Cześć, dzień dobry, buongiorno, witam się z Wami bardzo serdecznie i zapraszam na dzień ze mną. Pokażę Wam sposób na moją ulubioną kawę. Oczywiście cappuccino bardzo łagodne, tak naprawdę mleko z kawą. W kubku od szwagra, dzięki szwagier. I dodajemy do tego łyżeczkę greckiego miodu. To jest miód z czego? Miód dębowy. Więc łyżeczka, odrobina. I bierzemy się za śniadanko. Dobra, bąbelku, co byś dzisiaj zjadł dobrego? Zobaczymy. Rozmaitości. Dzisiaj z synkiem postanowiliśmy zrobić takie pyszne kanapki z serkiem, troszeczkę zieleniny, pomidorki, mozzarella, kiełki i polane sosem balsamico. Dzisiaj taki bardziej mój normal day, moja codzienna rutyna. Ostatnio trochę chorowałam, mogliście pewnie to zaobserwować na moim Instagramie, ale już domowymi sposobami udało mi się wyleczyć w ciągu tak naprawdę 4 dni. Lekki katar jeszcze mnie męczy, ale to już nie jest to, co było na początku. Dobrze, musimy zjeść, bo bąbelek tutaj daje mi wyraźne znaki, także smacznego. Przed wypiciem kawki mam zalecenie od lekarza zaraz po przebudzeniu zmierzyć sobie ciśnienie, bo wciąż mam bardzo niskie i oby to się utrzymało, no ale wiadomo, kontrolować trzeba. No pięknie, 113 na 70. No więc ciśnienie kontrolujemy, wszystko jest w porządku, czuję się dobrze. Lecimy do kuchni. Możemy ugotować wspólnie dzisiaj jakiś obiad. Cóż to będzie, jeszcze nie wiem, żadnej wizji nie mam. No ale dobrze, jest Thermomix i zawsze coś podpowie. Padł wybór na kremową potrawkę z kurczaka. Także zaczynamy. Nie nagrywałam całego etapu przygotowania, bo to trwałoby cały dzień, a tak naprawdę zajęło mi to około 50 minut. Tak się prezentuję, przyozdobiłam liściami bazylii. Szkoda, że nie możecie poczuć, jak pięknie pachnie. Zaraz zrobię test, ale wygląda smakowicie. Postanowiłam również zrobić sobie dzień beauty i pokażę Wam, jak w domu robię henne. Pokrótce. Mamy tutaj w zestawie wszystko. Teraz czekamy w zależności od efektu. Zaraz nam minie 10 minut. W międzyczasie jeszcze wykonam peeling ust. Czas już minął. Jestem gotowa. Przechodzimy do zmycia. Mam tutaj wilgotne już namoczone wodą łaciki. No i przecieram. Przy pomocy takiego zestawu gąbeczek, że tą końcówką tutaj smarujemy, ja zrobię to cieniem i przykładamy i po prostu. Ale czy to wyjdzie? Zobaczcie sami. Z czekoladki, paletki, moczę tym. No wow! I co? A teraz, nie, muszę to pędzelkiem rozetrzeć. No dobra, to od razu jak mi tak dobrze poszło, to przyłożę do drugiego oka. Hit! Czujecie to? Powiem Wam, skończyłam jedno oko i jestem totalnie w szoku, ale bardzo mile zaskoczona. Ten trend polega na zaplikowaniu pałeczki kosmetycznej w ten sposób i obrysowaniu ust. To ma niby zabezpieczyć przed tym, żeby te usta były takie piękne. Ok, po drobnych poprawkach wygląda to w porządku, ale mówię, czy ta pałeczka pomogła mi w czymś? Raczej nie. Mianowicie połączenie czerwonej pomadki z podkładem
ma to nam dać róż w kremie i ponoć wyglądać super. Kropka czerwonej szminki, kropka podkładu ulubionego. O, w taki sposób. Wymieszać ze sobą. No pięknie wyszło. I aplikować opuszkiem palca na... O ja, nie wiem, czy nie będę wyglądała jak matroszka. Ej, wow, podoba mi się. Dobra, aplikuję szybko na drugi policzek. Popracuję trochę na telefonie, potworzę shortsy, które później możecie oglądać na YouTubie, czy też na TikToku. No nie powiem, my z Lubkiem podchodzimy dość poważnie do tego tematu i fajnie, że praca może sprawiać nam frajdę, jakąś zabawę. Dobrze, coś podziałam i później może pójdziemy na spacer, korzystając z okazji. Lubku, jak smakował Ci dzisiejszy obiad? Ale po co Ty wiecznie dążysz do kłótni? Powiem Wam, że mamy styczeń, a jest tak dzisiaj przyjemnie. No uwielbiam zimę, ale trochę zimy było. Teraz już wiosna coraz to bliżej. Za niedługo będziemy mogli się powoli wprowadzać do naszego nowego mieszkania. Nie ukrywam, nie możemy się już doczekać. Cały czas składujemy, planujemy z Lubkiem poprawki, projekty, jak i nowe wizje, które się pojawiają. No cóż, za niedługo też ten malutki człowieczek będzie z nami. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Nie mogę się doczekać i te vlogi też będą taką pamiątką dla nas. Jakie emocje nam towarzyszyły w danym czasie. No i co? Dziękuję za dzisiejszy odcinek, że byliście ze mną. Jeżeli podobał Wam się, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i widzimy się następnym razem.